Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Nic dziwnego. Trochę kultury, chamie. O, wypraszam sobie. Ja, proszę pana, jutro koncertuję w Filharmonii. Filharmonii? Też mi coś. Wie pan, gdzie ja wierciłem? Ja wierciłem w Teatrze Słowackiego w Krakowie, w Kancelarii Prezydenta w Warszawie. Wierciłem nawet u papieża, w tym, no, na W. W Watykanie. Gdzie tam, tam? Watykanie. W tym na W, no, no. W Watowicach. Nie, nie. O, w Wawelu. W Wawelu, proszę pana, mówi się na Wawelu. Na Wawelu, na Helu, na Weselu. A mnie nie interesuje, gdzie pan grał. Ja wierciłem w Wawelu. W takim hotelu. I w holu, proszę pana, tam miał wisieć taki wielki papieski herb. Na złotej belce i na złotym haku. Na złotym łańcuchu i na złotym haku. O! I ja, proszę pana, ja... Tak, tak, i pan wiercił otwór pod ten hak. Nie, ja wierciłem obok otwór na głośnik, ale za to złotym wiertłem. Proszę pana, złotym ja tutaj mam Stradivariusa, wierną kopię. A ja mam oryginał, Boscha. Boscha? Hieronima? Może ma, może nie ma, ale na pewno ma udar. Proszę pana, udar to pan ma, ale w mózgu. A jak ma pan delikatne uszy, to proszę sobie założyć słuchawki. Wykluczone. Proszę pana, ja muszę nasłuchiwać każdego dźwięku. Cegła, beton, pustak, kamień dają zupełnie inne dźwięki i tony. No ale to wszystko zależy od siły, dynamiki, tempa. No to oczywiście dla pana są pojęcia abstrakcyjne, no. Nic dziwnego. Niewykształcone ucho w życiu tego nie pojmie. O, wypraszam sobie. Ja, proszę pana, skończyłem konserwatorium. A ja skończyłem prosektorium. I to w 3 dni. Tyle było wiercenia.